By tu mnie Eksos wsadź rękę w swoje majtki i rozprostuj tego zmarszczonego siusiaka. Kurde, Flamey, zamknij mordę. Nagrywaj, stary. Nagrywaj. Kiedy nagrywasz. Ja pierdzielę. Daj mi na patelnię kolejną osobę, bo zaraz nie wytrzymam psychicznie. Dobrze. Proszę bardzo, Wart. Cześć, Wart. Warda kojarzę. Już gadaliśmy. Cześć, Nexus. Mam takie dwa pytania do ciebie. Pierwsze pytanie mianowicie jest takie. Jakie było uczucie twoje, gdy odpalałeś pierwszego swojego live'a w życiu i wchodzili pierwsi widzowie? Ja ci mogę powiedzieć, co było pierwsze uczucie. Boga. Coś mu spuchło w rajtuza. Ja pierdolę, ja mam asystenta do odpowiadania. To jest zajebiście, okej. Jakie było moje uczucie? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ja już na wcześniejszych streamach występowałem u innych. Na przykład u Roka, u Graby, na wielu streamach bywałem i już mniej więcej wiedziałem, jak działa to. Ta mechanika, nie wiem, rozmawianie z widzami, gdzieś tam czytanie czatu, granie, jak to mniej więcej przebiega, no to jestem takim, powiedziałbym, wzrokowcem, umiem sobie takie rzeczy zapamiętać. I rzeczywiście zapamiętałem, jak to wygląda, więc jak odpalałem pierwszy stream, no to tam gdzieś poinformowałem widzów i pierwsze moje streamy to było gdzieś tak po 20-50 widzów, zaskakująco dużo, szczerze mówiąc, jak na początek, no ale mówię, to były czasy, gdzie jeszcze tam Jaroków nie było i nie było tam dużo streamerów. Uczucie, jakie były, no szczerze mówiąc, byłem strasznie taki... taki spięty troszeczkę, powiedziałbym. Troszeczkę podniecony nawet bym powiedział, rzeczywiście, to moje sumienie dobrze mówi. Moje sumienie bardzo dobrze mówi. Natomiast mówię, nic takiego, co było jakieś przerażającego, całkiem spoko było. Okej, no dobra. Takie drugie pytanie, bardziej techniczne pytanie, bo ostatnio na fejsie dawałeś obrazek, że kupiłeś sobie nową Avermedię, bo ci padła wcześniej. Ale to chwilka, czekaj, bo tu jakieś reklamy się odpaliły. Aha. Oddają, okej, no. No i na Facebooku dałeś zdjęcie, że nową Avermedię kupowałeś, tak, bo ci padła wcześniej. Powiedz mi, na jakiej zasadzie to działa, gdy streamujesz OBS-em, czy to jakoś tam ci odciąży ten komputer? No właśnie, to jest, nie wiem, czy ja coś mam, kurde, źle ustawionego, natomiast z niewiadomego powodu Avermedia zżera więcej procesora niż jak normalne przechwytywanie gry. Więc ja jeszcze będę się tam kontaktował z tymi ludźmi tam od Avermedii. Natomiast no teoretycznie to ma odciążyć jakby ten procesor cały, nie? Aha, no bo właśnie ostatnich filmów na Avermedię i właśnie mam ten sam problem, że nie mogę sobie z tym poradzić, że właśnie gigantyczne obciążenie, prawie trzykrotne procesora. No właśnie, ja też właśnie nie wiem, to wygląda gorzej i te sprawy, no nie wiem, ja będę musiał się jeszcze tam podowiadywać. Najwyżej, nie wiem, będę jeszcze o tym na streamach gdzieś opowiadał czy coś. Okej, no to dobra, ja nie będę już przeszkadzał, trzymaj się. Jasne, dzięki za rumowę, dzięki za pytankę, nie? Cześć. Teraz jest pan Maciek. Cześć, Furus. Jezu, Flamey. Cześć, no, Maćku. Aż... Maciek, cześć. Cześć, Maciek. Cześć! Cześć. O, ja chciałbym się zapytać! Kurwa! Tutaj jestem gotowy. Kiedy Minecraft? Moje sumienie ci odpowie. A to kiedy? A zrobiłeś już klocka w Minecrafcie? Widzę, że nadajemy na podobnych falach. To ty na to, żebyś mi dał suba na kanale, co? O jebany! Jako chamska reklama. Bardzo chętnie. Tylko mamie muszę zabrać kartę kredytową. Doskonale. Kurwa. No to chyba odpowiedziałem ci już na pytanie, co? No! To co, cześć. Do zobaczyska. Dlaczego moje Q&A zawsze muszą być takie fajne? Możemy już kolejną osobę, tak? Tak. Dobrze.
To teraz będzie... No, niech będzie Plamisz. Proszę bardzo, Plamisz. Cześć, Plamisz. Cześć. Cześć, Flamey. Witaj. I czy będzie Warcraft 3? Warcraft 3, właśnie. No co, coś tam pogramy. Właśnie, trzeba było kurde ten, ogarnąć Flamey i Najema, żeby kurde ogarnąć Warcrafta 3. Byłoby śmiesznie. Ale kiedy, no nie wiem, no myślę, że to na streamach będziemy już gdzieś tam się dogadywać, ale generalnie wolę grać w Warcrafta, jak jest ekipa gdzieś tam, nie? Ekipa, nie? Flamey, ekipa. Flamey potwierdza. No ale mówię, no dzisiaj na pewno nie, dzisiaj na pewno nie będzie. No to będziemy się widzieć na Jemie. O, będziemy się, o proszę. Jesteś w piątek, tak? Piątek, sobota? Piątek, sobota, niedziela. Okej. Okay. Dobra, no to postaram się zapamiętać. Na razie jest... Warcrafta ci nie obiecujemy, ale trójeczkę jak najbardziej. W dupie ma Minecrafta. Jezus Maria. Trójeczkę pamiętaj. W trójeczce, tak. Dwa paluszki. Zapraszamy. Flamey, zamknij się. Okej, okay. Widzimy się na Jemie. No, Plamisz. Na razie. Trzymaj się. Cześć. Teraz miotła oczyszczenia. Miotła oczyszczenia! Siemanko. Cześć, panie, miotło oczyszczenia. Co tam u ciebie na krzyżu? Masz bardzo heroiczny nick, powiem ci. Skąd się... Ja bym się zapytał najpierw, to będzie Q&A w drugą stronę. Jak okay. Tam... Skąd się wziął twój nick? I jak to tam ten? No bo, no, miotła służy do oczyszczenia, więc pomyślałem, że miotła oczyszczenia będzie stosowny. No nie? Tak, ale wiesz, do czyszczenia służy wiele przedmiotów. Dlaczego akurat miotła? No, nie wiem. Równie dobrze mógł być odkurzacz oczyszczenia. Stary. Ale on hałasuje. Jakbym miał zaraz odkurzacz włączony, to nie byłoby słychać. Aha, ale może być ścierka. Ścierka nie hałasuje. Ściera brzmi jak ściera, nie. Nexus też, wiesz, pomyślałem miotło oczyszczenia, że... Nexus też krzyczy i jest bardzo głośny, jak twój odkurzacz, kiedy się że ten... Słyszałeś Nexus o aferze, że tam Araby srają do ryja jakimś modelką? Coś tam widziałem, stary. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy chciałem to widzieć, ale widziałem. Znaczy, nie, i co, smutłeś czy śmiechłeś? Ja, stary, nie powiem właśnie. Ci, że smutło śmiechłem, stary, bo... No wiesz, no, powiedzmy sobie szczerze, kto bogatemu zabroni? No jeżeli, wiesz, płaci kasę grubą, tak, a pani modelka otwiera buzię i mówi, o tak, przyjmę twojego chlocka, tylko daj mi pieniądze, no to, no co ja mam to, ja, co ja mam pani powiedzieć, że mam pani zrobić wykład, że nie, proszę panią, kupy się nie je, tak? może Nutello pomyliła. No wiem. Może no, Nutello ale... pomyliła, no nie wiem. A jakbyś miał tyle kasy ze streama, tak no 10 tysięcy subskrypcji, nie wiem. A skąd wiesz, że nie ma tyle? Czyli co, czy sugerujesz, znaczy pytasz się, czy ja bym kupił sranie do ryja modelce, tak? Nie, niekoniecznie sranie, możesz zamówić co chcesz. No i co bym zamówił, tak? Lizanie stóp oblanych w wodzie po parówkach. Wszystko. Czekajcie. Chwila, moment, czekajcie.
przepraszam, stara atakę, dobra. Teraz ja tutaj z Azerotu przywiodłem sobie elfkę, która poprowadzi na razie stream, możesz pograć. Siadaj. Nexus, nie skończyliśmy! To co? Przyślemy se Golda, nie? Ja poproszę Golda. Dużej ilości Golda, może być od Aluku. Molestuje pokój Nexosa. Czekajcie, bo on ma tu gdzieś słuchafony. Kurczę. Hello! Hello! Co tam? A, tak czekam, aż ktoś mi prześle Golda. Przejmujemy streama. Dokładnie. Tylko prosimy nie pisać karty. I teraz wszyscy ludzie okay. Ile chcesz? Nie wiem, 100 tysięcy. Kurwa, wiesz co? Zjebane, sorry, brzydkie konto, ten, mało kasy tu ma. Wejdź na Alta, Mortimer się chyba nazywa. Na Mortimera ma dużo. O, ale ludzi kurczę chce. No musicie się ustawić w kolejkę. Był pierwszy. Drugi. Selet był pierwszy. Gdzie on zdech? Oj, dobra jest. Hła, 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 hła. Hła, hła, hła. Wypadł. Co to jest? Co to jest? Dead Knight. Oddawać Nexusa? Nie, ja nie oddam Nexusa. Przyjmuję streama. Daj Modchowi moc gadania. Bo on chciał ze mną chyba pogadać, a jak nie, to no, chciał pogadać. A dajcie ja komuś moc gadania. W ogóle ja takie całe życie w zastanowieniu, czemu ja tu nie mam króla. Bo Nexus o tym zapomina. No on o wszystkich zapomina i on w ogóle ignorancja. Ja prosiłem tylko jakieś 2,5 miesiąca, tak że spoko. Hej! W ogóle cześć Miotła! Siema! Czemu Miotła? A chcesz z glana? A, ale nie masz glana. Mam, takie po kolana aż. Może boleć. Tynk leciał ładnie ze ściany. A Miotła ty też ładnie kopiesz? Nie mam nóg jeżdżę na wózku. Bible thump. To nieźle, kurczę. Napiwimy się. Ej, Lady, on ma dużo golda, wiesz gdzie on ma dużo golda? On na tym woodworku ma dużo pieniędzy. On na nie. Czekaj, bo mnie jakieś gówno bije. On na serio, na Warlocku ma dużo pieniędzy. To ja trzeci jestem. Najwięcej na Mortimerze ma na pewno. Ale Mortimer to Flamie ma przecież, to jest Flamiego kontra. Mortimer ma... kurde. To jest Flamiego. Ups. No trochę ups. Nie umiem Death Knightem grać. Klikaj losowo to, co wszystko czerwone. Bo... co może świeci? Jak ktoś się to... świeci, on ma dziwnie tu jakoś na myszce to poustawiane, nie klika to, co chce. Klikaj to myszką to, co świeci. Cicho. To co myszką to, co świeci. Tego obliterate'a spamuj, będzie dobrze. Wszystko co elfie jest mi obce. Na którym mówisz? No na nie, Mortimera ma Flamie w takim razie. No mam jest jakiś pierwszy poziom taki ładnie ubrany. Nie, on ma Witolda na setce. Tak, o, setka. Witold. Warlock chyba. Czekaj, nie, Mavri, to nie Witold. Albo Witold? Na Witoldzie na pewno nie, Witold. To ty jeden kama na tym Witoldzie, a może w banku ty. A sprawdź Mavriego, no w banku nie może mieć pieniędzy. Może mieć w Guild banku. Bo on tam ma gildię tylko dla siebie. Nie, to jest aukcjoner, kurczę, gdzie idę. No to Mavri, sprawdź Mavriego. Ja bym obstawiał, że to Mavri. Gdzie tu jest bank w Finforge? Ironforge tam na prosto, jak stałaś wcześniej. Tam naprzeciwko Daxu Hansa prosto. Auction House'a. Jest. Nie jestem taką złą kobietą, żeby go tego. Ale chodzi, już mu schowaj pieniądze. Się nie otwiera, nie chce się otworzyć, ty. Schowaj Skubany pieniądze. Ma jakieś zabezpieczenia. Ty!
A nie, czekaj, pojawiło się. On buguje to, kurczę, tą grę telepatycznie, on wie, co chce zrobić. Czemu się nie otwierał bank? Czy on w gildii nie jest tą postacią nawet? On nie jest w tą gildii. Jest w gildii! Przecież... Ma swoją gildię specjalnie, żeby mieć tam... A po czasie się otworzyło. Nie wiem. Coś się pobugowało. Pobugowało. To mówię ci, Mavriego sprawdź. Aż się boję, co tam psujesz. Kurde, z warlockami romansuje. O, warloczka. Nie będzie robiła RP teraz na streamie. Pokaż swoje oczy. Takie mam oczy. Zaloguj się na każdą jego postać i wskocz nią do lawy w Iron Man. Ale teraz się da łatwo wyskoczyć, także. To jest Undercity. To nie jest Undercity, to jest Ironforge. Kurde, jakiś głupi warlock chyba posłuchał, ty. A co to za warlock w ogóle? Co to, kto to jest? Jakiś random chyba. Ale ej, a jak napiszę głupie rzeczy, to mogę go zbanować? Ale kogo zbanować? Dopóki nie będą obraźliwe, no nie mogą. Raczej nie. Jak się ogląda, czy Nexus nie wchodzi, kurde. Zamknął drzwi jeszcze. Nie, nie odchodź. Ale agresywny ten Warlock trochę, bym powiedział. Czym agresywny? Drwiemy jakiegoś faceta. Będzie śmiesznie. Lady, ja ci powiem jedną rzecz. Jeżeli wejdziesz do skrzynki pocztowej, możesz do postaci Brombones wysłać 1000 golda. Obiecuję, że Nexusowi to oddam. Jak tylko się o to upomni. Flamey, ale na Mordora to nie wysłę. On mnie zabije. Nie zabiję cię, ja mu oddam. Ja mu oddam, jak tylko prepaidę. Koszty wysyłki też oddasz? Jasne, że tak. Ty to jednak jesteś dobry człowiek. Zawsze widziałem, że hordzie można uczyć. Zastanów się nad tym, zastanów się nad tym. Dobra propozycja. A co z tego będę mieć? 1000 golda. Ode mnie 2000, jak kupię prepaida. Jak kupię prepaida, się nigdy. Jeżeli... Nie, mówię poważnie. Masz na defiasie postać, nie? Mam na defiasie postać. No, to kurde, powiem ci, że... Prosty deal. Wysyłasz na mojej postaci 1000 golda. Coś kombinujesz. A ja ci to będzie przeciwko mnie. A ja ci wyślę... Przeciwko tobie, owszem. Ale... Ja ci wyślę za to 5000 golda. To. Nie. Pedale, co ty zrobiłaś? Nic nie zrobiłam. Flej mi za późno. Co ty zrobiłaś? Nic nie zrobiłam, za wszystko jest na swoim miejscu. Pedale. Podrywałam inne postacie tym kątem. To jest w miarę ubrany. W miarę ubrany? To nie jest ubrany. Na Nexusa trzeba byłoby się przejść, on jest ten. A on wygląda jak taki pedałek trochę, to wiesz. Gdzie on jest? To jest mężczyzna, to zobacz, jest Witold. Wszystko jest! To jest Witold. Witold, tak. Jest Witold. Podrywałam innego Witolda, naprawdę? Ale powiedział, że z tobą nie zostanie, nie chce się z tobą być. Tak. Pedale jeden. Co za muszę kolej? Was opuścić chyba. Nie, czekaj. Nie? A, to nie opuszczam was. Sexus nie wraca. Sexus nie wraca. Ktoś chce ze mną gadać? Ktoś... Flamey mi dzwoni. Hello? Ja nie jestem blondaskiem. A blondaska chcesz? Proszę, blondasku. Halo?
Masza? Maszy nie ma. Masza jest chwilowo niedostępna. Nie ma Maszy. I jakiś pies mi siedzi. Martę zamknęliśmy w szafie, tak. Jestem Nexosia, Lady Nexosia i zmieniłam płeć. Jak się zestra, powiedziałem, że 50 tysięcy i uwierzył. On, co ty gadasz? Później powiedziałem, że jednak nie, ale przynajmniej było śmiesznie przez chwilę. Okay. Co się tu dzieje? Nic, wszystko na swoim miejscu. Wszystko jest okej. Okay. Mam glany, niczego się nie boję. A dziękuję. Szkoda, że się nie da mountów przesyłać, to już bym kurczę miała więcej w kolekcji. Hello! Lady Nexosia jest tylko jedna, okej? Okay? I nie oszukujmy się tutaj, jest jakiś materiał taki Lady Nexosia jest tylko jedna, kocham was wszystkich. Może macie jakieś pytanie do Lady Nexosi? Bo ja naprawdę czekam na wasze pytania. A, wchodzą mi włoski w buzię. Lady Nexosia. Nie wierzcie mu. Ja muszę pójść po przesyłkę. Ja jestem prawdziwym Nexosem, właśnie zmieniłam płeć. Teraz już nie zmieniłam, tylko zmieniłam płeć. I nie wierzcie mu. Nie wierzcie Nexos mu. Nexos nie słyszy. Nexos mnie nie słyszy. Lady Nexosia i o, tutaj moje kurcze. A gdzie masz tipsy? Ja byłam dzisiaj u kosmetyczki i ona mi zdjęła je, żeby mi nowe zrobić. Będę naprawdę wyglądać fabularnie. Bo jak chodziłaś, to już się potykałaś o własne tipsy, nie? Tak, miałem takie do palców u nóg. No. To jest najlepszy stream na świecie. Jest najzajebistszy. Tym blodelfką. Nie masz uszu. Kłamiesz. Bo obcięłam sobie je. Ty już się nie zaliczasz. Wypadł z hordy. No niestety. Wyglądam przepięknie. Nie. Wcale nie. Jestem fabularna, okej? Okay? Nie. David, kochanie, to nie tak. Nie, jestem Lady Nexosią. I ten. Graj w Lola, spadaj. Sar Boże. Pograj w Lola. Nie, i najlepiej pośpiewaj na karaoke. Będziemy grać w League of Legends. Ja jestem bardziej taka gnomka. Jestem gnomką, naprawdę. O. To teraz ta naprawdę jest dziwna ta peruka. Chcesz się zamienić? Kurczę, jakie to ładne cokolwiek to jest. Odsuń się z tymi niebieskimi włosami, chcę oglądać Nexosię. Ej, Nexosia, obcięła uszy, bo zakochała się w człowieku. Dokładnie, to jest bardzo długa sprawa. To jest naprawdę bardzo fajny mężczyzna. I powiem wam, jest naprawdę zajebisty. Co? Nie. Ja pierdzielę, powinienem zostać aktorem. Coś mi wpadło do oka i będę płakać. Najlepiej na ziemi. Gdzie jest Nexos? Chyba pod moim glanem. Schowałem go w glanach. Najlepiej, zagrajcie w mój Minecraft. Chyba pod glanem. Nie będę grał w Minecraft. Kiedy Minecraft? No ja nie gram w Minecrafta, bo
Gra jest dla dzieci, głupia taka. W niej chodzi o to, że się buduje klocki i każdy klocek ma inny rysunek na nim. No właśnie. Cześć, Dogi. To znaczy... Masz, bo nie słyszysz ich tam. A kogo mam słyszeć? Nie wiem, bo Sylas fajnie odpowiada na to, co mówisz. Może powinieneś tylko posłuchać. Ja nic nie mówiłem. Cześć. Co ty nic nie mówiłeś? Ja nic nie mówiłem. Dobra, dawaj mi kolejne pytanie. Dobrze, daję Lord Cager. Cager wrócił. Cager wrócił. Cześć, Cager. No yo. No yo. Co tam? Co to za Blood Elf obok ciebie? Jaki Blood Elf, stary? Blood Elf to kurde, to jest Night Elf. Nie umiesz, stary, oglądać Night Elf, stary. Night Elf to jest co innego. Nie, no taka gładka cera to elfa, jak Blood Elf wygląda, nie? Znaczy, te uszy ze starego modelu. Do góry bardziej. No w sumie bo tak. One mają tak do góry, a nie a tak. A chcę na Night Elfa jeszcze większe kupić. No to dłuższe, Night Elf rzeczywiście. No, ale tak to ten. To jest mój nieulubiony masking, szczerze mówiąc. Zaraz ci pokażę, jaki jest mój ulubiony. Ja wiem, ale mi się nie chciało tam tego malować. Nie wiesz? To jest mój ulubiony. Chujowy. Fajny. Sam jesteś chujowy. Chujowy. Wyglądał jakby miał cztery na kutasy na ryju. Nie, no zajebiście. Nie, czekaj. Zaraz zmienię, zaraz zobaczymy. Ja ci pokażę, o, tak jest zajebiście. Czekaj. Tak, Nexus fapczył sobie do pandarynki. Gdzie to jest create new character? No jakbyśmy chcieli sobie zrobić taką teraz Lady Gothic. No to... O, ten mi się podoba i jeszcze jest taki jeden. No to ty masz taki fioletowy. Bo... Nie, bo tu w skórę wybierasz. No wiem. O, takie coś. Face. To nie jest face. Nie jakąś brzydką, ty. Już nie ma brzydkich. Nie ma brzydkich, ale są piękne. Takiego, bo ty masz takie ciemniejsze, coś w tym stylu. Hairstyle. Długie mam hairstyle'a. Długiego mam hairstyle'a. Długiego mam hairstyle'a. Kolor. Ten albo ostatni. Ten właśnie, bardziej masking. No bo tu masz... Ten jest fajny i... To jest ten bardziej. Macie. Ale bardziej mi się podoba masking. Inny, na jemie będę miała inny. O, tak bardziej. O. Albo znaczy, tak. Na realu wygląda. No tak, patrzę sobie tutaj. Działa! Taurenkę zróbcie. Działa. Mamy Lady Gothisie. No i to jest ten, tylko ty nie wiem. Nick jest zajęty. Lady Gothisie. No i zajebiście. Ale co? Na jemie będę miała inny maskik. Nie chciałam mieć maski. Okej. Okay. A jaki? Bo mi się czekają maski. Ja chciałam mieć taki jakiś lepszy. To jest fajne, bo to są liście takie. No myślałam albo coś o... Nie. To jest dobre. Albo to właśnie, albo ten niżej. Ten? No, też fajnie wygląda. Nie, tam zawsze ten. To jest głupi, ten jest fajny. Ten jest bez maski. Tak? Nie no, jak to bez maski? No dobra. Z tapety. To jest szpach. To jest pachla. Ale ten jest spoko. To jest znaczy... i chyba ten zrobię nawet. Jest dużo. Taki, no jest taki spoko. Znaczy wygląda jakby płaka krwią. Płaczę krwią! Jest Marta? O, jest! Idę robić placki. Znaczy Marta będzie robić placki, ona mnie wypieprzy z kuchni. Dobrze. Papa! Papa! Już się przywitałam, to prawie zawał mi. Ja prawie zawał dostałem. A widzieliście coś takiego fajnego? Widzicie to? Co fajnego? Penis! Właśnie, zobaczyłem. Dziwna dziewica obok ciebie. No chyba ty. Teraz musisz tańczyć jak Jacka. Lady Nexosio. Co za koleś? No bo Boże moje. Teraz ja blodelkę. O mój Boże, okej. Okay. Powracamy. Powraca stary, o, dobry, Nexus. Nudny stream, dobra. Jesteśmy.
ten. Witam. Będziesz kiedyś komentował mecze? Jakieś? Z Hotsa chciałem pokomentować mecze. Powiem ci, że zdolności komentatorskie są, wydaje mi się, na dużym poziomie, wysokim powiedziałbym bardziej. Nie no, musiałbym się skupić i tak zrobić ten. No. Krzesło do szafy jebany. Nie no, obok szafy. Obok szafy. Czy dotacja 50 tysięcy wchodzi w grę? No co ty kurwa, ty chcesz mi dać kurwa dotację, czy ty chcesz kurde mi to jakiś ochłap dać, stary? 50 tysięcy, no puknij się w głowę, stary. Tutaj no wiesz, od 60 w górę, od 60 tysięcy w górę innych dotacji nie akceptuję, nie. Poniżej bez sensu, bo podatki. No bo podatki, no co ty chcesz mi kurwa, no mówię, albo dajesz mi dotację, albo ty nie wiem, albo się kurwa nie wiem, bawimy w jakieś... grosze. No właśnie, tutaj macie blodelwkę moją ładną. Myślałem, żeby sobie też na Nexosi pograć. Ślicznie wygląda słabo. Bardzo dobrze zrobimy na blodelwkę. Była pandarenka, ale jest okej. Okay. No to tam Nexos nieźle się zabawia, no nie? Najlepiej na świecie. Nexos, czemu ty nie robisz cosplayów i nie przebierasz się za swojego dwarfa? Za mojego dwarfa, stary? Nie no... Albo za tą blutelwkę. Stary, no blutelwką byłbym śliczną, nie? Trochę byś włosy no. Musiał zapuścić. Chcesz dać mu dotację czy nasrać do ust? Może twarz malibu ma zajebistą twarz. Cage na tym, że zajebista twarz. Dobra. Wygląda ładnie. Nie mówcie mi, bo się obrazi ona. Będzie smutno. Oszczędnie z urwami, bo traci na jakości. No właśnie, musimy być ten. Nexus stawia na IM piwo każdemu, kto go pocałuje w czoło. Potwierdzone info. Wiesz, nie. Wiesz, że twoje krzesło w Wisku jest przecenione na 150 zł? Znaczy było. Co ty gadasz? A no tak, bo ja w Wisku je kupowałem. Jeżeli ktoś chce krzesło... Czy czytam czat? Ja? Czy czytam czat? Było do 4 marca. Zobacz, kto Izzy napisał. No wiem, widziałem, właśnie przeczytałem przed chwilą. Bo moje się stary popsuł. To stary, możesz sobie kupić krzesłosa, ja bym nawet nie zwlekał. Nie no, już kupiłem właśnie. Będziesz miał krzesłosa. No bo tak. Moje rady. 1300 zł. Moje rady są takie, stary, jak jesz jakieś chipsy albo coś, co się kruszy, to nie na tym krześle, tu kurde w te wszystkie szparki będzie woziło ci wszystko masakra. A, i nie siedź w majtkach, stary, zacznie cię tak gryźć w dupsko, stary, tak cię w dupsko zacznie gryźć ten taki chropowany materiał, że ja pierdzielę, stary, nie wytrzymasz, siedź źle, zawsze w dresikach, stary. Po godzinie albo już dwóch, tak już tego się nie czuję. Stary, ale gryzie w dupsko mocno, tego mówię. Nie siedź w się majtach, wstanie, moje rady, potem. Moje rady. Bo ja, rady Nexosa na streamie. Bo ja nigdy w majtach, znaczy w dresie nie siedzę, tylko zawsze w majtach łażę. Tak. Nie siedź w majtach, no. Ale powiem ci, że nie miałeś też takie problemy z tą taką jakby z tym ściągaczem na oparciu. To jest pomiędzy tymi, jak jest ta S-ka, nie? Taka jakby ten takie zakrzywienie. Tam jest ten taki ściągacz na tym pierwszym. Jaki ściągacz? No, może ty masz jakąś starszą wersję krzesłosa. Ale ja mam takie coś. No. Że jak jest. Jak sobie popatrzysz na te krzesło, to one jest takie jakby powyginane, nie? No. No i na tym pierwszym wygięciu to jest takie jakby coś, żeby to. Nie wiem po co to jest, ale taki jakby ściągacz, no. No to ja nie mam. Taka jakby... Mnie bardziej wkurza, wiesz co, jak są oparcia, to że kabel czasem wchodzi mi na tylnie, jakby na tył oparcia i się zahacza. Więc jak wstaję, to ciągnę se słuchawki w dół. Więc to jest mój problem. To jest mój problem. Aha, no też miałem, ale to ogarnąłem sobie już, mam kabel idealnie wymierzony. No. Dobra, zaraz zobaczmy, czy ktoś tam chce jeszcze porozmawiać. Widzę, że psychol chce porozmawiać, no. Może ma jakieś pytania. Ale nikt nie chce. Jeżeli ktoś chce wejść na TSA, zadać mi pytanie, to zapraszam oczywiście, wysyłam właśnie. Aha, na TSA. Właśnie. Czy widziałeś właśnie, że zapraszam. Izak bije żonę, nie? Co ty gadasz? To musisz zobaczyć, no. Izak bije żonę, no nie chce mi się wierzyć, że taki porządny chłop na kanał Izaka.
I tam normalnie ona płacze na live, nie? I to na kanał rzucił, nie? I on się z tego śmiał jeszcze, no. To bezczelny typek. Stary, no bezczelny typek. Jeszcze mu suby dajecie. No kurde, koniec świata. Ja tego nie zdzierżę. Jak porządny człowiek, jak ja, który nie bije kobiety, ma mniej subów. Trzeba go zrobić. Hashtag ból dupska i zazdrość. To twoja kobieta bije ciebie. No. No, a nie, nawet się nie śmiejcie, bo to tak jest. Marta ma czasem te takie swoje... No macha przeszczepami trochę czasem, no. Czasem mi się oberwie za nic, więc... No, Mati rysuje Ragnarosy. No właśnie. No dobry był wtedy. Musimy sobie jakiś coś ustalić ten. Bo ja mam pełno takich karteczek, tych takich, których nie rozdałem, to ja będę na nich podpisywał się. Taki... A, jeszcze jedno. Kiedy jakiś 24 godzinny stream? 20 ten? No to musimy się zebrać, no to zrobimy jakiś stream niedługo. Pojemie może coś? Na weekend pojemie? Może 24 godziny byśmy zrobili. Byłoby całkiem spoko. Elo, siemano, cześć piwelko. Dobra, widzę, że tutaj parę osób przybyło na streama, bo z 600 osób jest. Zapraszam oczywiście na Q&A na TS-ie, u góry macie w tytule ten, jeżeli nie, wpisujcie w wykrzyknik TS. Możecie wbić do mnie na kanał, dać request talk power i porozmawiać ze mną. Jakieś pytanie zadać ewentualnie, się zapytać. No, widzę, że tutaj Psychol jeszcze ma jakieś pytania i Diamond, więc... No, podziękuję Lordzie Cagerze, dziękuję za rozmowę. Tutaj jest jakiś... I Psychol ma moc mówienia. Witam ponownie. Siemanko, cześć. Siemanko, no ponownie. Bije jakiegoś alianta, więc... Ja do Nexus mam pytanie, jak to w tobie, no jak to się tak dalej chce grać w tego WoWa? Ja pograłem przez... No, stary, powiem ci, że to jest uzależnienie. I mi się już tak nie chce grać w tego WoWa, nic znaczy, nie ma do robienia. Najgorsze w tym jest to, nie? W tym graniu w WoWa, że... ja chcę grać w tą grę, ale ta gra mi mówi, stary, nie graj we mnie, jestem chujowa, nie graj we mnie. To jest to samo właśnie. I to jest właśnie ból tej gry, ja ale bym mówię. Chciał sobie opłacić sobie tego WoWa i ale ja już mówiłem. To po prostu patrzę i tak... Ale ja już mówiłem, że ten... Już mówiłem wiele razy, że gdyby nie to, że streamuję, że ten, że nagrywam to, to ja bym nie grał. Ja bym nie grał w WoWa, autentycznie mówię. Mówię, no z czegoś muszę content robić, jak gdzieś myślałem, robię jakiś materiał. Że będzie jakiś content w tym patchu, że wrócę, nie? Nic. Selfie, tak bardzo. But first, let me take a selfie. Puff, 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 puff. No tak, Nexo znowu, wysłałem ci zaproszenie na Steamie, jakbyś tak był miły, to możesz przyjąć. Dobrze, Psycholu, mam cię na liście, to dobrze. Jak już mam cię na liście, to postaram się dodać. No, mówię, tylko muszę miejsce zrobić sobie. Jakbyś kiedyś miał czas, to możesz mnie przyjąć tam. Dobrze. Tylko szaraczka. Dobrze, mam jeszcze Kubusia playera, którego też muszę dodać. Dobrze. Dobrze. Okej, okay. No to pa. To ja już idę. No to pa. No to dajemy tu Diamonda. Diamond! Cześć, Diamond. Ty, ej, Nexus, sprawa jest, bo ja chciałbym pobić rekord, słuchaj. Jaki rekord? Bo Silas mówi, że on wyprosił 2,5 miesiąca, zrobię, że szybciej. Ale co 2,5? Hej, ile Sylas była? No co? Ile żuliłeś moda? Jakie żuliłeś? To dobra, prosiłeś. Ale o co chodzi? 2,5 miesiąca mówi, bo mnie denerwuje, jak wchodzę sobie na TS, a Dudu się ze mnie śmieje, że on ma, a ja nie mam. Bieda. Że moda masz? Na TeamSpeaku. No, Dudu na ma. TeamSpeaku? Ja nie mam, wiesz jak mi smutno. No dobrze, to porozmawiamy jeszcze o tym, co ty na to. No spoko, że porozmawiamy. O nie, jakiś pedał, a dobra, to Cortis. No to dobrze powiedziałem pedał, no. Ej, ale czemu tak mało osób chce pytania zadawać? No właśnie nie wiem. Ludzie, macie okazję wbić na TS i zadać mi pytanie. 50 razy 10 ludzi jest. Ja zaraz przestanę, kurde, ten i będę sam brał ludzi. Dobra. Diamond? Schabowy. Porozmawiamy. O, dobra. No schabowy. No. Powiem ci, nikt to... zapowiada się na dobre Q&A. No, cześć, schabowy. Witam. Cześć. Cześć, schabowy. Ja chciałbym się zapytać. No? Kiedy Minecraft? Powiem ci, że z Minecraftem to jest taka sprawa, że już na razie nie gram, no. A to może Minecraft na modach, jest ciekawszy. No Minecraft stary na kodach, stary, ja gram. A. Ja Minecrafta gram na kodach, no. To będziesz nagrywał? No kurde, oczywiście, że tak.
będę oglądał. Jestem twoim największym fanem. Dobra, no to super. To będziemy oglądać Minecraft na kodach. Dobrze. No to pa. O, ale dostałem stuna. Ole mi teraz wpierdziel daje. O! 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 Bezema ma pytanie. Proszę bardzo, Bezema, witamy. Shit. Ema. No, siema, no. Nie, to ja mówię. Ja się pytałem go, czy jest. Cześć, Bezema. No, siema, no. Ale... To kiedy GTA? Kiedy GTA? Cześć, Bezema. Cześć, kiedy GTA? GTA, jak, nie wiem, jak będzie na PC. Tak. Reklama. GTA, jak... na PC. Dobra. To okej. Okay. Dzięki. Yo. Reklama na Twitchu. Goddammit. Powiem wam, że niebezpiecznie. Alliance! Wow! Dobra, zabiłem gościa. Ale gościa pokasowałem. No. Nexus, a będziesz jeszcze grał dzisiaj w tego? Co? Nie, dzisiaj nie. Ja zaraz będę kończył niedługo. Więc macie ostatnią szansę! Kiedy otworzę skrzynki w CS-ie? Nie wiem, jak mi wyślecie skrzynki, no to spoko. I klucze za 20 eurocentów, no to ja otworzę. Ja zrobię taki opening, że wam się nawet nie śniło tyle zobaczyć te najlepszych dropów. Obiecuję. Sprzedał się. No jak to się sprzedał? Hordom bije Alliance. No ja tu szkolę ich, no kurde, przygotowuję ich. Chłopaków, kurde, z Alliance, żeby dobrze tutaj się bili. Idę do Nexosa. Dawaj mi tu Lea, dawaj Lea tutaj. Dawam Lea. Jest Lea. Lea. Hej. Cześć, słyszałem, że masz pytanie. Ja mam pytanie jakie? No masz na 100% jakieś pytanie. No musisz mi zadać pytanie w każdym razie. Niech pomyślę. Jaki masz kolor, majtek? Chciałeś pytanie? Brązowy. Shit. Brązowy, naprawdę. Z takimi jasnymi paskami. Ale to takie czyste, czy już... Czyste, czyściuteńkie. Super są. Super. Są mega dobre. Mega dobre. Dziwnie widzieć Nexusa w dzień, no nie? Ale chyba lepiej. Dla mnie o wiele lepiej, kurczę. Jest zrańca. Cało psrane, lol. Ja wiedziałem, że ludzie tak zareagują. Widzisz, Lea, cóżech narobiła? No chciałeś pytanie, no to zadałem pytanie. Lea, ja ci chciałem cię słownie przytulić. A dzięki. Przyjmuję. No spoko. Spoko. Kurczę, szkoda, że nie jedziesz, szkoda. No też właśnie żałuję. Ale to jakoś tak się miałaś, nie? Były plany, miałaś jechać, a tu nagle... No takie... miałam plany, ale widzisz, ślub ciotki, inne sprawy, no i nie mogę. Ślub ciotki, co ty gadasz? Ile ma lat ciotka? 15. 38. 38, fajnego ma męża, czy nie? Znaczy przyszłego. No, ma męża, 12 lat młodszego. O! No proszę. Okej, okay, no to nie, no to jak najbardziej. 12 lat młodszy, czekaj, 36, tak? Mówiłaś? No. 12 lat młodszy, no to 2, to 4, 24 ma? No, dokładnie. To młody! Kurde, to to pomiędzy mną i Martą też jest, kurde, różnica, więc jak najbardziej. Takie małżeństwa są spoko. A powiedz mi, bez nazwiska, jak się nazywa ciocia? Chciałbym tak pozdrowić.
Jak się nazywa? Jedziesz na ślub i nie wiesz to, jak się nazywa? Nie, Anna się nazywa. Anna, okej, okay, dobra. Ładne imię bardzo. Pani Anna, no to pozdrawiamy oczywiście panią Annę. Chyba ciebie nie oglądam, więc... O, to, a skąd wiesz? Może ciotka przysiaduje na streamach? Sekretnie. Podnikiem ojciec Panternek z Osadzki. Ale wiesz, pozdrowienia to tak działa. Tak samo w radiu, pozdrawiam wszystkich, ale i tak nikt nie słyszy. Jak z matematyk. No nie, no dobrze obliczyłem, co wy kurde matematyk. No trochę mi zajęło procesowanie tego, tak mówię, ja kurwa gała jestem z matematyki, no. No co mam powiedzieć? Poraczewskie tak mają, kurczę, ten mój ród rodzinny tak ma niestety, że z matematyki to są pały. Z matematyki leży życie. No niestety tak to bywa, że my z tej matematyki. Tak to jest. Tak to jest. Spało się na matematyce, spało. A nie, że spało, tylko samo jakoś tak, no po prostu, no po prostu nie, no i tyle, no nie. Procesowanie tego, no. No tak, no. Tak to inaczej nazwiemy. A liceum się skończyło, tak? No przecież, kurwa. Przecież. Stary, no skończyło się, ale kurwa... A matematyki się nie umie? No, stary, wiesz, siedziało się z dobrymi osobami, no i tyle, kurde. W dobrym towarzystwie. Wiesz, sprawne oko, wolałem trenować, stary, wiesz, wydobywanie informacji, niż, kurde, uczenie się ich. No kto tak, no kto się uczy matematyki? No proszę was, no kto normalny? No ja. No tam wiesz. Żartowałem. A, Donik, siemanko, dodasz na Steam i dzięki za dzisiejszy meczek na Mirage. No właśnie, dziękuję także również Doniksie. Też postaram się dodać. Gdzieś tam muszę zapisać to z tyłu głowy. No o kurde, kiedy ona skończy, muszę iść Gerwoła. Nie, ja miałem cięte z panią matematyczką u nas. U nas pani matematyczka niestety była cięta na mnie strasznie. Bardzo mnie nie lubiła i tak na potęgę. Więc jak mnie, bo ja często bywałem chory, I często jak ominiałem lekcje matematyki, miałem tak przejebane. To co chwilę mnie gdzieś tam kurde biła. Zależało jej na tobie. No zależało, no jak najbardziej, dlatego zacząłem nie chodzić na te lekcje. Nie, no nie. Ale była cięta na mnie. Pani. Dobrze, że już nie muszę mieć z nim do czynienia. No. What is it? No dobra, słuchajcie ludzie. Już się robi trochę późno. A ja streamuję tylko z rana. Dlatego też, moi drodzy panowie i panie. Ja już będę dzisiaj kończył, tutaj sobie są Chibo gra w armę, jakiś tutaj ten, ja też trochę widzów miałem, a trochę widzów było, to zajebiście. Dobra, słuchajcie, wejdźcie sobie na Jaroka i tutaj możecie się rozejść gdzieś po streamach. Ja oczywiście zapraszam was na mojego Facebooka, Facebook znajduje się dokładnie tutaj pod streamem. Nie wychodź jeszcze, czekaj, stój, nie, zostaw tą zakładkę, nie wychodź, czekaj. Bo oni już wychodzą, oni tylko słyszą koniec tętu. Popatrz, jest ciocia Anna. Słuchać. Nie, bo właśnie to jest to, to jest ej, właśnie ale to. Ale ciocia Ania jest, popatrz, Lea, popatrz, pod tobą. Gdzie? Cześć Ania. Ciocia Ania przyszła. Jezus Maria. No. Yeah. Czekaj, bo coś mnie chyba bije. No, zajebali mnie. Okej. Okay. A to Wojtum mnie zabił, dobra, walić go. Dobra, tutaj macie YouTube'a mojego, którego możecie zasubskrybować. Są tu bardzo fajne materiały. Dam wam tutaj przedsmak mojego najnowszego materiału, żebyście zobaczyli mniej więcej o co chodzi w moich materiałach. Witam. Dzień dobry państwu. Chciałem dzisiaj poprowadzić ten program jakże profesjonalnie, kulturalnie oraz... Chyba nie myśleliście, że ja poprowadzę. Donik z 97 zasubskrybował na sam koniec streama, nice. Nice. Dziękuję bardzo, na sam koniec streama, no to naj... Nie no, dzisiaj kurde rekordy żeśmy pobili. Patrzcie, mamy 6 subów, mamy 4 za 50 zł dotacji, z czego buzi idzie do Lei i do tego kurcze Sarbora mojego, tam siedzi na dole, widzę. Tylko nie zapomnij. O czym? No właśnie. Nie zapomniałem. Ja już zapomniałem.
Nie no, uściskam tego kurde Grubasa i Flamiego i Slayproxa. Nawet w bonusie powiem ci dodam, że przytulę Sylasa. O! No, dobrze. Więc mówię, no zapraszam. Trzymam ze słowo. Zapraszam na mój materiał, zapraszam na YouTube'a, bardzo fajnie posłuchać troszeczkę o Blizzardzie i te sprawy. Różnego rodzaju ten, no i kolejny materiał, kolejne kurde udowodnienie, że jestem po prostu popierdolony i tyle. Hola, I just met you, and this is crazy, but here's my prepaid, for you buy maybe. No właśnie, zapraszam na YouTube, subskrybujcie kanały, wpadajcie na Facebooka, więcej informacji również tam, chociaż rano nie było informacji, ale o, kogo to obchodzi? Starbor chce mówić, no to dawajmy go tutaj. I zobaczymy się na kolejnym streamie, który odbędzie się rano, ale wiecie co, jutro nie. Jutro rano nie będzie streama, bo ja jutro rano jadę. Dlatego też zobaczymy się, moi drodzy kochani, na IEM-ie Intel Extreme Masters 2015 na stoisku Blizzarda. Będę na 100% gdzieś tam się kręcił. Jeżeli nie, znajdziecie mnie na całej placówce. Będę prawdopodobnie streamował. Tutaj mam takiego ładnego tableta, który nazywa się Nvidia Shield i to jest reklama, tak, kupujcie najlepszy tablet, tak, nie no, żartuję. Natomiast będę prawdopodobnie z niego sobie coś tam streamował i będzie całkiem spoko. No. Dobra. Okej. Okay. That's all. To wszystko. Papa. Do widzenia. Papa. Papa. Pa.